Witajcie, drodzy widzowie. Dziś mamy dla Was coś wyjątkowego. Opowieść, która nie tylko poruszy Wasze serca, ale także otworzy oczy na rzeczywistość, która jest często niedostrzegalna. Zastanawialiście się kiedyś, czy istnieją znaki wskazujące, że Bóg Was powołał? Czy może jesteście wybranymi, by służyć wyższemu celowi? Dzisiaj przybliżymy Wam 9 niezaprzeczalnych oznak, które świadczą o tym, że Bóg ma dla Was specjalne zadanie. Ale zanim zagłębimy się w te tajemnicze i inspirujące znaki, pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał. Kliknijcie też dzwonek powiadomień, aby zawsze być na bieżąco z naszymi najnowszymi filmami, które niosą nadzieję, wiarę i głębokie duchowe przesłanie. Czy jesteście gotowi odkryć, czy Bóg wybrał właśnie Was do wyjątkowego posłannictwa? Zaczynajmy! Nieugaszone pragnienie sprawiedliwości. Czy kiedykolwiek czuliście, że w waszym sercu tli się płomień, który nie może zostać ugaszony? Mowa tu o nieugaszonej potrzebie sprawiedliwości, o głębokim pragnieniu, aby prawda zawsze zwyciężała. To nie jest zwykła chwilowa pasja. To ciągłe dążenie do tego, co słuszne, co jest jak kompas wskazujący kierunek w waszym życiu. Wyobraźcie sobie osobę, która z dnia na dzień zaczyna dostrzegać niesprawiedliwość wokół siebie. Nagle każda krzywda, każde niesprawiedliwe słowo czy działanie staje się dla niej jak cierń. To właśnie ten człowiek doświadcza duchowej transformacji, która jest pierwszym z oznak, że Bóg go powołał. To pragnienie sprawiedliwości jest jak wezwanie do działania. Jest to głos wewnętrzny, który mówi: nie możesz stać z boku, musisz działać. To pragnienie prowadzi do głębokiej zmiany w sposobie myślenia i działania. Nie chodzi tylko o walkę z niesprawiedliwością na zewnątrz, ale także o dążenie do bycia lepszym człowiekiem. Tak więc, jeśli czujecie, że w waszym sercu rośnie to pragnienie, jeśli zauważacie, że wasze myśli i działania są coraz bardziej zgodne z wartościami sprawiedliwości i prawdy, to może to być znak, że Bóg ma dla was specjalne zadanie. To pragnienie jest jak ogień, który oczyszcza i przekształca, przygotowując was do większych dzieł. Pamiętajcie, że każdy z nas ma swoje powołanie. Czy wasze serce płonie pragnieniem sprawiedliwości? Jeśli tak, to być może jesteście jednymi z wybranych przez Boga, aby wnieść światło tam, gdzie panuje ciemność. Nieodparte przekonanie do poprawy. Teraz skupmy się na drugim znaku, który może ujawnić się w waszym życiu, a mianowicie na nieodpartym przekonaniu do poprawy. Czy kiedykolwiek doświadczyliście momentu, w którym wasze serce i umysł zostały nagle oświetlone jasnym światłem prawdy, ujawniającym błędy i niedoskonałości waszych działań? To moment, w którym poczucie winy i potrzeba poprawy stają się niemal fizycznie odczuwalne. To nie jest zwykłe poczucie winy, które szybko mija. To głębokie, wewnętrzne przekonanie, które mówi: muszę się zmienić, muszę być lepszy. To poczucie, które nie pozwala wam spokojnie spać, dopóki nie podejmiecie kroków w kierunku poprawy. Przykładem może być historia młodego człowieka, który przez większość swojego życia postępował według własnych zasad, ignorując skutki swoich działań dla innych. Jednak pewnego dnia, po serii błędów, doświadcza głębokiego przekonania o potrzebie zmiany. Zaczyna rozumieć, że każde jego działanie ma znaczenie i że musi zacząć żyć w sposób, który jest zgodny z wyższymi wartościami. To przekonanie do poprawy jest jak wewnętrzny głos, który nie pochodzi od nas, lecz jest wezwaniem od Boga. Jest to znak, że Bóg chce was przekształcić, oczyścić wasze serca i umysły, abyście mogli służyć większemu celowi. Jeśli więc czujecie to nieodparte przekonanie do poprawy, jeśli odczuwacie wewnętrzne wezwanie do bycia lepszą osobą, nie ignorujcie go. Może to być jeden z jasnych znaków, że Bóg ma dla was wyjątkowy plan i powołanie. Relacje z przyjaciółmi. Zmiana priorytetów i wartości to nieodłączny element duchowej podróży, a jej wpływ na relacje z przyjaciółmi może być zarówno głęboki, jak i zaskakujący. Kiedy Bóg powołuje was na nową ścieżkę, wasze życie zaczyna się zmieniać w sposób, który nie zawsze jest zrozumiały dla otoczenia. Jak to wpływa na wasze relacje z przyjaciółmi? Wyobraźcie sobie osobę, która zaczyna doświadczać głębokiej zmiany w swoim życiu duchowym. Nagle zauważa, że interesy, które wcześniej dzieliła ze swoimi przyjaciółmi, już jej nie satysfakcjonują. Rozmowy, które kiedyś wydawały się ważne, teraz wydają się puste i pozbawione większego znaczenia.
To właśnie wtedy zaczyna dostrzegać, że jej ścieżka życiowa zaczęła się rozchodzić z drogami niektórych przyjaciół. Niektórzy z Was mogą doświadczyć, że przyjaciele zaczynają się od Was oddalać. Może to być wynik tego, że nie rozumieją Waszych nowych wartości i priorytetów, albo po prostu czują się zagubieni wobec zmian, które zaszły w Waszym życiu. W takich chwilach możecie poczuć smutek, rozczarowanie, a nawet odrzucenie. Jednakże ta zmiana w relacjach z przyjaciółmi może być znakiem, że Bóg przygotowuje Was na coś większego. Może to być czas na to, by otworzyć się na nowe, bardziej znaczące relacje, które będą lepiej wspierać Waszą duchową ścieżkę i wzrost. Bóg czasami usuwa z naszego życia ludzi, aby zrobić miejsce dla tych, którzy będą lepiej wspierać nasze duchowe powołanie. Pamiętajcie, że zmiany w relacjach nie zawsze są łatwe, ale mogą być niezbędne dla Waszego duchowego rozwoju. Jeśli zauważacie, że Wasze przyjaźnie przechodzą transformację, zastanówcie się, jak ta zmiana wpisuje się w plan, który Bóg ma dla Waszego życia. Wzmożone pokusy i próby. Kolejnym ważnym znakiem, który może świadczyć o Waszym duchowym powołaniu, są wzmożone pokusy i próby. To często zaskakujące doświadczenie, gdzie nagle zdajecie sobie sprawę, że życie rzuca przed Wami coraz to nowe wyzwania, testując Waszą siłę i wiarę. Wyobraźmy sobie historię człowieka, który, idąc ścieżką duchowego przebudzenia, zaczyna napotykać na swojej drodze różnego rodzaju przeszkody. Może to być nagły wzrost problemów w pracy, konflikty w rodzinie, czy nieoczekiwane pokusy, które wcześniej nie miały takiej siły. To jakby nagle cały świat sprzymierzył się przeciwko niemu. Dlaczego tak się dzieje? W tradycji chrześcijańskiej często mówi się, że te próby są testem wiary. Jak złoto, które oczyszcza się w ogniu, tak i wasza wiara i determinacja są testowane przez trudności. To czas, kiedy wasze najgłębsze przekonania są wystawiane na próbę, a wasza duchowa siła jest kształtowana i wzmacniana. W tym kontekście pokusy i próby nie są karą, ale sposobem na głębsze zrozumienie siebie i swojej wiary. Są to momenty, które pozwalają wam zobaczyć, gdzie jeszcze musicie wzrastać, jakie aspekty waszego życia potrzebują większej uwagi i troski. Pamiętajcie, że każda próba, każda pokusa, którą przezwyciężacie, czyni was silniejszymi, bardziej odpornymi i bardziej przygotowanymi do wypełnienia waszego powołania. Nie bójcie się tych wyzwań. Zamiast tego przyjmijcie je jako część waszej duchowej podróży, jako lekcje, które przybliżają was do pełnienia woli Bożej. Wzrost wewnętrznego autorytetu. Jednym z najbardziej inspirujących znaków powołania duchowego jest wzrost wewnętrznego autorytetu. Zjawisko, w którym zaczynacie odczuwać nową, potężną siłę w sobie, która przekłada się na wasze codzienne życie. Przyjrzyjmy się historii kobiety, która przez większość swojego życia czuła się niepewna i nieśmiała. Z dnia na dzień zaczyna jednak doświadczać zmiany. Gdzie wcześniej wahała się wyrazić swoje zdanie, teraz mówi z przekonaniem. Gdzie kiedyś bała się podjąć wyzwania, teraz staje przed nimi z odwagą. Zauważa, że jej słowa mają większą moc, a jej działania większy wpływ na otoczenie. To wewnętrzne przekonanie nie jest wynikiem zewnętrznych szkoleń czy nabytych umiejętności. To coś, co rodzi się wewnątrz. Coś, co wydaje się płynąć bezpośrednio od Boga. Jest to jakby niewidzialna ręka, która prowadzi i umacnia. Wzrost wewnętrznego autorytetu może objawiać się na wiele sposobów. Możecie odkryć, że wasze słowa mają większą moc, że ludzie zaczynają słuchać tego, co mówicie z większą uwagą. Możecie zauważyć, że wasze decyzje są podejmowane z większą pewnością, a wasze działania z większą odwagą i determinacją. To zjawisko jest szczególnie ważne w kontekście waszego duchowego powołania. Oznacza to, że Bóg wyposaża was w siłę, która jest potrzebna do wypełnienia waszej roli. Nie jest to siła dominacji czy kontroli nad innymi, ale siła prowadzenia, inspiracji i bycia światłem dla innych. Jeśli więc zauważacie w sobie ten wzrost wewnętrznego autorytetu, jeśli czujecie, że stajecie się mocniejsi, pewniejsi siebie i bardziej wpływowi, przyjmijcie to jako znak, że Bóg przygotowuje was do wielkich rzeczy. Doświadczenie prześladowań. Kolejnym znakiem, który może wskazywać na wasze duchowe powołanie, jest doświadczenie prześladowań. Może to brzmieć zaskakująco, ale często droga do spełnienia Bożego planu nie jest łatwa
i prowadzi przez konfrontację z oporem, niezrozumieniem, a nawet krytyką. Prześladowanie nie musi mieć dramatycznej formy. Może to być subtelny opór ze strony otoczenia, kiedy zaczynacie wyrażać swoje nowo odnalezione przekonania i wartości. Może to być też bardziej jawna krytyka, gdy wasze działania i słowa są podważane lub wyśmiewane przez innych. Rozważmy historię mężczyzny, który po duchowym przebudzeniu zdecydował się na zmianę swojego życia. Zaczyna mówić otwarcie o swoich przekonaniach, co prowadzi do konfliktów z rodziną i przyjaciółmi. Jego nowe życie i wartości są kwestionowane, a on sam może czuć się odrzucony i nierozumiany. Jednakże ważne jest, aby zrozumieć, że te doświadczenia są częścią procesu wzrostu i kształtowania waszego charakteru. Jak mówi przypowieść, drzewo, które doświadcza największych wiatrów, rośnie najsilniejsze korzenie. Podobnie prześladowania mogą wzmacniać waszą wiarę, determinację i przekonanie o słuszności obranej ścieżki. W takich chwilach pamiętajcie, że nie jesteście sami. Wiele wielkich postaci biblijnych doświadczyło podobnych trudności. Ich historie mogą być źródłem inspiracji i pocieszenia, przypominając wam, że opór jest często znakiem, iż podążacie drogą, którą wyznaczył dla was Bóg. Prześladowania, choć trudne, mogą być zatem potężnym narzędziem wzrostu i potwierdzeniem waszego powołania. Pamiętajcie, że najważniejsze jest to, jak reagujecie na te wyzwania. Z wiarą, odwagą i niezachwianym przekonaniem, że jesteście na drodze wyznaczonej przez Boga. Boskie sny i wizje. Następnym fascynującym znakiem duchowego powołania są boskie sny i wizje. W wielu tradycjach religijnych, od starożytności po współczesność, sny i wizje były uważane za jeden z głównych sposobów, w jaki Bóg przekazuje ludziom swoje przesłanie. W tych niezwykłych doświadczeniach zawarte jest często głębokie znaczenie i kierunek dla waszego życia. Wyobraźcie sobie sytuację, w której zaczynacie doświadczać snów o znaczącym charakterze, które wydają się mieć związek z waszym życiem duchowym. Może to być sen, w którym widzicie siebie wykonującego określone zadanie lub służącego innym w szczególny sposób. Albo może to być wizja, która daje wam poczucie celu i kierunku. Przykładowo, ktoś może śnić o przemawianiu do tłumu ludzi, co może sugerować powołanie do publicznej służby lub przewodnictwa. Inny może mieć wizję, w której udziela pomocy potrzebującym, co może wskazywać na powołanie do działalności charytatywnej lub opiekuńczej. Ważne jest, aby podchodzić do takich doświadczeń z rozwagą i modlitwą. Sny i wizje mogą być potężnym narzędziem duchowym, ale również wymagają interpretacji i zrozumienia w kontekście waszego życia i wiary. Sny i wizje mogą służyć jako potwierdzenie waszego duchowego kierunku, jako inspiracja do działania, a czasem nawet jako ostrzeżenie lub naprowadzenie na właściwą ścieżkę. Jeśli doświadczacie takich snów i wizji, rozważcie, co mogą one oznaczać w kontekście waszego życia. Może to być zachęta od Boga, aby podjąć pewne działania lub zwrócić uwagę na aspekty waszego życia, które wymagają zmiany czy rozwoju. Nienawiść do niesprawiedliwości. Jednym z najbardziej charakterystycznych znaków duchowego powołania jest rozwijająca się w was nienawiść do niesprawiedliwości. To nie jest zwykłe niezadowolenie z niesprawiedliwych sytuacji, ale głębokie, moralne oburzenie, które wykracza poza osobiste doświadczenia. To silne poczucie sprawiedliwości manifestuje się w pragnieniu działania na rzecz zmiany. Nie jesteście już obojętni na krzywdy innych, a niesprawiedliwość w świecie wokół was staje się osobistą sprawą, która wymaga reakcji. Pomyślcie o osobie, która zaczyna doświadczać głębokiego wewnętrznego przekonania, że musi stawić czoła niesprawiedliwości. Może to być reakcja na globalne problemy, takie jak ubóstwo, nierówności czy krzywdzenie środowiska, lub na niesprawiedliwość w mniejszej skali, na przykład w miejscu pracy, szkole czy we własnej społeczności. Osoba ta czuje, że nie może już pozostać bierna, że jej powołaniem jest wzięcie aktywnego udziału w tworzeniu świata bardziej sprawiedliwego i równego. To poczucie moralności i sprawiedliwości jest często napędzane przez głęboką wiarę i duchowe przekonania. Jest to wyraz tego, że wasze wartości i przekonania są ściśle związane z waszą wiarą i z tym, co uważacie za słuszne w oczach Boga. Jeśli zatem odkrywacie w sobie rosnące poczucie moralnego oburzenia wobec niesprawiedliwości i pragnienie działania,
Może to być znak, że wasze duchowe powołanie jest ściśle związane z dążeniem do sprawiedliwości. To może być wezwanie do bycia głosem tych, którzy nie mają głosu, do walki o prawa i godność każdej osoby, do bycia narzędziem zmiany w świecie. Świadomość Boga. Ostatni znak, który może wskazywać na wasze duchowe powołanie, to rosnąca świadomość Boga w waszym życiu. To nie jest tylko chwilowa świadomość podczas chwil modlitwy czy uczestnictwa w obrzędach religijnych, ale stała, wszechobecna percepcja Bożej obecności we wszystkich aspektach waszego życia. Ta świadomość Boga wpływa na sposób, w jaki podejmujecie decyzje, na wasze relacje z innymi, a nawet na wasze codzienne działania. Staje się jakby wewnętrznym kompasem, który kieruje was ku działaniom, które są zgodne z Bożymi wartościami i nauczaniem. Weźmy na przykład osobę, która zaczyna każdy dzień od modlitwy lub medytacji, prosząc o Boże prowadzenie. W ciągu dnia, w każdej sytuacji, czy to w pracy, w domu, czy w interakcjach z innymi, ta osoba szuka Bożej mądrości, zastanawiając się, jak najlepiej postąpić w danej sytuacji zgodnie z wartościami, które wynikają z jej wiary. Ta stała świadomość Boga prowadzi do głębokich zmian w zachowaniu. Możecie zauważyć, że jesteście bardziej cierpliwi, życzliwi i przebaczający. Wasze decyzje i działania zaczynają być bardziej świadome i celowe, ponieważ każdy wybór jest rozważany w kontekście tego, jak odzwierciedla Boże zamiary i plany dla waszego życia. To doświadczenie świadomości Boga jest znakiem, że wasza wiara przenika każdy aspekt waszego życia. Nie jest to już tylko część waszej tożsamości, którą przejawiacie w określonych momentach, ale stała, żywa relacja z Bogiem, która kształtuje każdy dzień, każdą decyzję, każdą interakcję. Jeśli więc doświadczacie tej głębokiej i stałej świadomości obecności Boga w waszym życiu, przyjmijcie to jako wyraźny znak, że idziecie ścieżką, którą wyznaczył dla was Bóg. To doświadczenie jest potężnym przypomnieniem, że jesteście nie tylko obserwatorami, ale aktywnymi uczestnikami w Bożym planie. Drodzy widzowie, w naszej dzisiejszej podróży odkryliśmy 9 znaczących znaków, które mogą wskazywać na to, że Bóg was powołuje. Przypomnijmy je sobie jeszcze raz. Nieugaszone pragnienie sprawiedliwości. Głęboka potrzeba dążenia do sprawiedliwości i prawdy. Nieodparte przekonanie do poprawy. Wewnętrzne wezwanie do bycia lepszą osobą i poprawy swoich działań. Relacje z przyjaciółmi. Zmiany w relacjach, które odzwierciedlają wasz duchowy wzrost i nowe wartości. Wzmożone pokusy i próby. Zwiększone wyzwania, które testują waszą siłę i wiarę. Wzrost wewnętrznego autorytetu. Nowo nabyte przekonanie i moc, które manifestują się w codziennych decyzjach i działaniach. Doświadczenie prześladowań. Opór i krytyka, które mogą być częścią waszego duchowego powołania. Boskie sny i wizje. Specjalne sny i wizje, które mogą być przekazem od Boga. Nienawiść do niesprawiedliwości. Silne poczucie moralności i dążenie do sprawiedliwości. Świadomość Boga. Stała świadomość obecności Boga, wpływająca na wasze decyzje i relacje. Teraz zachęcam was do chwili refleksji. Czy doświadczaliście któregoś z tych znaków w waszym życiu? Jakie uczucia i przemyślenia się w was budzą? Pamiętajcie, że każda duchowa podróż jest unikalna, a te znaki mogą się objawiać w różny sposób w zależności od waszej indywidualnej ścieżki. Zapraszam was do podzielenia się swoimi doświadczeniami i odczuciami w komentarzach. Wspólnie możemy się inspirować i wzajemnie wspierać w naszych duchowych poszukiwaniach. Dziękujemy wam za to, że byliście z nami na tej wyjątkowej podróży. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści, które pomogą wam w duchowym wzroście i poszukiwaniach. Niech ta refleksja prowadzi was do głębszego zrozumienia waszej duchowej ścieżki i powołania. Drodzy słuchacze, jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok,
aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.